Cześć! Mam na imię Milena, mieszkam w Stanach od prawie 5 miesięcy i chciałabym opowiedzieć Wam dzisiaj o tym, do czego musiałam się tutaj w Stanach przyzwyczaić. Pierwszą kwestią, którą chciałabym poruszyć, jest klimatyzacja. Jest ona dosłownie wszędzie. W szkołach, w sklepach i w ciągu wakacji w lato, kiedy jest na dworze bardzo gorąco, jest to bardzo uciążliwe, ponieważ im cieplej jest na zewnątrz, tym chłodniej jest w środku i jest to naprawdę ogromna różnica temperatur, co dla mnie osobiście jest bardzo denerwujące, ponieważ kiedy jestem na zewnątrz i jest 30 stopni Celsjusza, a ja mam krótką koszulkę i krótkie spodenki, kiedy wchodzę do sklepu i czuję się, jakby było 15 stopni, to naprawdę nie jest to nic przyjemnego. I przez to też właśnie często boli mnie głowa, gardło, naprawdę bardzo łatwo o przeziębienie się. Nie wiem, dlaczego oni to robią, nie wiem, czemu to ma służyć, nie jest to na pewno nic zdrowego, no ale Amerykanie to lubią i chyba nikomu to nie przeszkadza. Drugą kwestią są toalety. Nie będę mówić o tych mieszkaniach, w domach, które są oczywiście inne, jednak powiem o toaletach publicznych, które bardzo, bardzo mnie zaskoczyły. I powiem Wam, że to taki mój mały koszmar. Ja bardzo nie lubię, kiedy mam wrażenie, że ktoś może mnie zobaczyć w sytuacji bardzo prywatnej, na przykład kiedy jestem właśnie w toalecie. Tutaj w Stanach toalety publiczne mają bardzo dziwne drzwi, które mają takie szpary pomiędzy ścianą a drzwiami jest naprawdę wielka, wielka przestrzeń i osoba, która stoi na zewnątrz, może po prostu widzieć Cię, kiedy załatwiasz swoją potrzebę. I tak samo jest z przestrzenią pomiędzy podłogą a drzwiami, która jest również bardzo duża i to jest właśnie coś naprawdę niekomfortowego i do tej pory jeszcze się do tego nie przyzwyczaiłam, chociaż już powoli się z tym oswajam. Jednak bądźcie przygotowani na to, że kiedy przyjedziecie do Stanów, będziecie chcieli skorzystać z toalety publicznej, może się okazać, że cała łazienka może widzieć Was siedzących na toalecie. Numer 3 to jazda samochodem. Jazda w Stanach jest dosyć prosta, bo jeździmy autami, które mają automatyczną skrzynię biegów. Oczywiście mówi się, że samochody są większe, ale drogi również są szersze, więc nie czuć aż tak wielkiej różnicy. Natomiast to, co mnie tutaj bardzo zdziwiło, jest to, jak ludzie jeżdżą. Ludzie w Stanach nie potrafią jeździć. Naprawdę mam takie wrażenie, że niektórzy z nich znaleźli prawo jazdy w chipsach. Poważnie. Po pierwsze, nikt tutaj nie używa kierunkowskazów. Jeśli używają, to naprawdę rzadko, a zdarza się, że bardzo niewłaściwie. Po drugie, jazda lewym pasem, który jest do skrętu w lewo, kiedy na prawym pasie jest korek i wtedy zwinne wciśnięcie się między ludzi na prawy pas i jechanie w prosto lub w prawo. To jest tutaj norma. Dla mnie to jest osobiście coś okropnego. Ludzie tutaj w ogóle nie mają kultury na drodze. Kiedy ludzie się wpychają przed ciebie, jeszcze trąbią. Trąbienie tutaj jest non-stop. Stoisz na światłach, jest zielone, zagapisz się na sekundę, już na ciebie trąbią. Jedziesz za wolno, nad ciebie trąbią. Nie skręcasz w prawo na czerwonym, już trąbią. Są bardzo niecierpliwi, a do tego nie potrafią jeździć. Kolejną kwestią, do której się do tej pory nie przyzwyczaiłam, jest mieszkanie w piwnicy. Mój pokój, w którym właśnie się znajduję, jest w piwnicy i jest mi bardzo ciężko mieszkać tu. Ja w Polsce miałam pokój na piętrze, miałam wielkie okno, bez żaluzji, bez rolet, bez żadnych zasłon. Latem budził mnie blask słońca, miałam zawsze dostęp do świeżego powietrza, bo wystarczyło, że otworzyłam sobie okno. Natomiast tutaj mam dwa malutkie okienka,
które boję się otworzyć, bo obawiam się, że coś mi do pokoju wejdzie. Jest ciemno cały czas. Cieszę się, że kupiłam sobie lampy, które właśnie w jakiś sposób mogą mi nawet doświetlić pokój. Ja tutaj na dole słyszę wszystko, co się dzieje na górze. Nie wiem dlaczego. Oni budują te domy chyba z papieru. O! Właśnie mój pies. Mój pies biegał po górze i słychać go. Więc jak dzieci chodzą po salonie i po kuchni, to ja wszystko słyszę. Słyszę, jak się bawią, jak biegają. Właśnie najgorsze jest to o 6 rano po imprezie. No cóż. Kolejną kwestią jest podatek oraz napiwki. W Stanach jest podatek od wszystkiego. W zależności od stanu, jego procent może się różnić. Tak również to, od czego jest podatek, również się różni, jeśli to ma sens. Na przykład ja w stanie Massachusetts nie muszę płacić podatku od ubrań. Wiem, że w stanie New Hampshire, który jest nad moim stanem, nie trzeba płacić podatku od elektroniki. Jeśli jesteście w sklepie i widzicie cenę jakiegoś produktu, to prawdopodobnie zapłacicie za niego więcej, ponieważ podatek jest doliczany dopiero po podejściu do kasy. To może być dosyć mylące. Tak samo, kiedy jesteście w restauracji, widzicie ceny wszystkich dań, myślicie sobie w głowie, ok, zapłacę za to 20 dolarów, w porządku. Po przyniesieniu rachunku zobaczycie, że musicie dopłacić podatek, czyli w zależności od tego, gdzie jesteście, 1, 2, 3 dolary do tych 20, o których wspomniałam wcześniej. Następnie do tego musicie jeszcze dopłacić napiwek, który w Stanach jest obowiązkowy. I napiwki płacicie w restauracjach, u fryzjera, u kosmetyczki, wszędzie, gdzie usługę wykonują wam ludzie. Tak, czyli w miejscach typowo usługowych. I taki napiwek wynosi 10 a 20%. Często w restauracjach jest tak, że na rachunku, który przynosi wam kelner, jest już napisane przykładowe procenty napiwku, które możecie wybrać. Więc od razu wybieracie, ile chcecie dać tego napiwku i jest to odliczane z waszej karty kredytowej lub debetowej. Kolejną kwestią, do której musiałam się przyzwyczaić, jest to, że Amerykanie mają ludzi od wszystkiego. Moi ostrodzice mają ludzi od sprzątania, podwórka oraz pana, który wyprowadza pieska. Więc ja nie muszę nic takiego robić. Co tydzień ktoś przychodzi sprzątać nasz dom. I są to ludzie, którzy również mają klucze od naszego domu, co dla mnie w ogóle było niesamowicie dziwne, że obcy ludzie mają klucze do naszego domu i czasami nawet zostają sami tutaj, sprzątają wszystko. Co tydzień przychodzą ludzie, którzy sprzątają cały dom. Codziennie przychodzi pan, który wyprowadza pieska, również ma klucz do domu. I raz w tygodniu również są ludzie, którzy sprzątają podwórko, strzygą trawnik, zagrabiają liście i tak dalej, więc Amerykanie po prostu nie zajmują się takimi rzeczami. Kolejną kwestią, do której w dalszym ciągu nie mogę się przyzwyczaić, jest jedzenie. Jedzenie w Stanach jest po prostu niedobre. Wszystko jest z cukrem, na cukrze, w cukrze, nawet chleb, wędliny, wszystko jest słodkie, dosładzane, wszystko ma bardzo dużo konserwantów, ulepszaczy. Chleb, który jest dobry przez 2 tygodnie, nie jest dobry. Bardzo ciężko znaleźć tutaj wartościowe, dobre jedzenie. Nie mówię o organicznym, bo również takie tu jest i jest w porządku. Jednak normalne jedzenie, które kupują ludzie przeciętni, na które nie chcą wydać zbyt dużo pieniędzy, naprawdę jest bardzo słabej jakości. Nawet jedzenie polskie, w polskich sklepach, mam na myśli kiełbaskę lub chleb, nie równa się temu, co jest w Polsce, więc naprawdę do tej pory nie doceniałam jedzenia polskiego, tutaj w Stanach zaczęłam i bardzo za tym tęsknię, więc jeśli jesteście w Polsce, to cieszcie się tym, co macie, bo tutaj w Ameryce będzie ciężko. Gdybym miała opisać Amerykanów za pomocą jednego zdania, byłoby to
they don't care. Tutaj w Stanach ludzie w ogóle nie przejmują się tym, jak wyglądają, co robią, co inni o nich myślą. Widziałam ludzi, którzy wyglądali dziwnie, którzy zachowywali się dziwnie. Widziałam samochody poobklejane taśmą, taki sposób naprawiania. Widziałam zjawiska, które dla mnie osobiście i myślę, że w Polsce również, wydawałyby się nie do końca normalne. A tutaj nikt się tym nie przejmuje, więc jeśli chcecie być sobą w 100%, jeśli chcecie być dziwni, to zapraszam do Stanów, tutaj wszystko jest akceptowalne. To by było na tyle, co mam dla Was dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Na pewno będzie więcej, bo ja Stany uwielbiam i uwielbiam opowiadać o tym, jak mi się tu żyje, jakie są moje odczucia. Ameryka jest wspaniała, mimo tego, co tutaj powiedziałam. Będę starała się opowiedzieć o tym więcej, więc jeśli jesteście ciekawi, to zapraszam Was z powrotem na mój kanał, więc subskrybujcie. Jeśli Wam się podobało, to dajcie kciuka w górę. Zapraszam Was również na mojego bloga, gdzie dodaję zdjęcia i opisuję różne sytuacje. Zapraszam też na moje Instagramy. Jeden jest typowo fotograficzny, drugi jest taki bardziej z moimi zdjęciami. I jeszcze zapraszam Was na Snapchata, bo tam jestem dużo częściej. Jestem może bardziej pewna siebie niż tutaj przed kamerą. To moje początki, więc proszę wybaczcie mi za to, jak mówię. Mam nadzieję, że będzie tylko lepiej. Więc jeszcze raz Wam dziękuję i do zobaczenia. Pa, pa, pa! Pa, pa! Mamy to. Who's that pretty? Ponieważ podatek jest doliczany dopiero? Do czego? Dopiero. No pogadajmy o kiblach.